kochani, wczoraj zastanawiałaś się przed snem nad tym, czy Bóg istnieje. Myślałaś sobie, Boże, czy Ty jesteś, bo Cię nie widzę. I chcę Ci powiedzieć, że dziś jestem odpowiedzią na Twoje pytanie. Bóg jest i jest dobry. I da się poznać. Kochani, nazywam się Anita Rochniak. I 4 lata temu poznałam Jezusa Chrystusa. Mimo tego, że wychowałam się w rodzinie katolickiej, dopiero 4 lata temu poznałam Jezusa. Myślałam, że zawsze Go znam. Myślałam, że chodzę do kościoła, że modlę się jakimiś regułkami. To jest to, że to jest Bóg. Ale to jest martwe. A ja poznałam żywego Boga. Chcę Ci powiedzieć dziś o żywym Bogu, który chce mieć z Tobą relację. A początkiem tego wszystkiego jest to, że musisz narodzić się na nowo. Kiedy urodziłeś się, jesteś martwy duchowo i musisz się narodzić z Bożego Ducha. Kochani, ja przez 21 lat swojego życia starałem się ciągle zasłużyć na miłość drugiego człowieka, żeby ktoś mnie szanował. Na lekcjach religii mówiono, że musimy robić dobre uczynki i wtedy Bóg na nas spojrzy. W kościołach powiedzieli mi to samo, więc ja starałam się być dobrym człowiekiem, żeby Bóg chociaż spojrzał na mnie przez chwilę, żeby mi pomógł. I strasznie się męczyłam. I mówiłam do Boga, Boże, przecież jestem dobrym człowiekiem, dlaczego masz mnie gdzieś? Dlaczego ciągle mam syf w swoim życiu? I chcę Wam powiedzieć, że Bóg jest pomocą, ale jest pomocą dopóki, wtedy dopiero, kiedy zawołasz do Niego, kiedy pojednasz się z Nim. I ja Wam teraz mówię, że możecie poznać wielkiego Boga, wielkiego Boga, który stworzył niebo i ziemię. I wiecie co? Ja w prostocie swojego serca 4 lata temu zawołałam do Boga, nie w kościele. W pokoju, w swoim pokoju. Powiedziałam, Boże, jeśli Ty jesteś prawdziwy, to przyjdź i zmień moje życie, bo ja się męczę. Zasnęłam, a kiedy się obudziłam, byłam innym człowiekiem. Poznałam Jezusa. I mam z Nim relację. Nie spinam się. Nie frustruję. Bo wiem, że wielki Bóg jest ze mną. Chcę Wam powiedzieć, że potrzebujecie Jezusa. Potrzebujecie, żeby Jezus był Waszym Panem. Póki nie pojednacie się z Jezusem, to Ty sam jesteś sobie Panem. To nie jest tak, że kiedy umrzesz, to Bóg postawi Twoje dobre i złe uczynki na wadze. Nie będziesz od tego płacił. Ja tak kiedyś myślałam. Myślałam sobie, w sumie nie jestem złym człowiekiem. Zasłużyłam na niebo. Ale chcę Ci powiedzieć, że Jezus zasłużył. Ty nie zasłużyłeś. Jeśli zgrzeszyłeś choć raz, jesteś winny. Ciąży na Tobie wyrok. Nie masz szans na niebo. Zgrzeszyłeś i brak Ci chwały Bożej. Jesteś grzesznikiem. Ale chcę Ci powiedzieć, że Bóg, wielki Bóg, tak umiłował świat, że dał swojego Syna po to, abyś mógł być usprawiedliwiony. Jezus Chrystus, Bóg, zszedł na tą ziemię, żył jak Ty w ciele. Nie zgrzeszył ani razu. Nie popełnił żadnego najmniejszego grzechu. Ale zginął. Po to, abyś Ty
jeśli przyjmiesz Jego ofiarę do swojego życia, mógł zostać usprawiedliwiony. Tam wykonała się ogromna zamiana, rozumiesz? To On został ukarany zamiast Ciebie. Duchu Święty, ja modlę się, przekonuj ludzi o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz Jego ofiary. Potrzebujesz Pana. Ja przestałam być Panem sama dla siebie. Narodziłam się na nowo. Mieszka we mnie Duch Święty. Tam na krzyżu wykonało się, to już jest dane. Nie musisz się starać. Wystarczy to wziąć. Za darmo jesteś zbawiony z łaski. Za darmo. Po to, żebyś nie mówił, ja zasłużyłem, byłem dobrym człowiekiem, więc należy mi się. Nie należy ci się w ogóle. W ogóle ci się nie należy. Masz to za darmo. Wystarczy to przyjąć. Bramy nieba są otwarte, ale tylko dla tych, którzy chcą. Ja 4 lata temu powiedziałam, Jezus chce Cię poznać. Byłam szczera przed Bogiem. Jeśli będziesz szczery przed Bogiem, to Go poznasz. Przestań kozaczyć. Przestań kozaczyć, potrzebujesz Boga. Tam na krzyżu Jezus zabrał nie tylko grzech świata, ale zabrał wszelkie choroby i niemoce. Jeśli jest na tym miejscu osoba chora, nieważne na co, nieważne, czy to ciężka, czy lekka choroba, czy jesteś przeziębiony, czy masz grypę, czy masz raka, czy twój znajomy umiera, chcę ci powiedzieć, że uzdrowienie jest. Jeśli jesteś chory, przyjdź tutaj. Położę na ciebie swoje ręce i zostajesz uzdrowiony. Natychmiast. Bo na krzyżu Jezus Chrystus poniósł każdą chorobę na sobie. I ona jest teraz nielegalnie. Jeśli masz jakieś nałogi, jeśli jesteś czymś zniewolony, przyjdź, uwolnię cię. Uwolnienie, uzdrowienie, zbawienie, to wszystko jest dostępne. To jest tylko twój akt decyzji. Czy jesteś gotowy porzucić swoje ego? Porzucić swoje ja? Zaufaj Jezusowi. On jest bliski.